dzisiejszej sesji była dosyć długa lista różnych uchwał. Razem podejmowaliśmy 10 uchwał, one dotyczyły różnych kwestii. Zajmowaliśmy się podziałem środków Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zajmowaliśmy się również przystąpieniem powiatu ostrołęckiego do programu Aktywizacja Osób Młodych Pozostających Bez Pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim. Oczywiście podjęte uchwały są pozytywne. Zajmowaliśmy się również udzieleniem pomocy finansowej gminie Baranowo, gminie Łyse, Myszyniec, gminie Olszewo-Borki. Oczywiście większość spraw dotyczyła udzielania pomocy w ramach przebudowy gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej. Przyjęliśmy kwoty wynikające z postępowań przetargowych dla Łysych i Myszyńca. Również podjęliśmy decyzję o dofinansowaniu zakupu używanego samochodu dla jednostki ochotniczej Straży Pożarnej w Żeraniu, gmina Olszewo-Borki. Także podjęliśmy uchwałę o dofinansowaniu wiaty edukacyjnej przy zespołach szkół w Baranowie, a także podjęliśmy uchwały dotyczące przystąpienia powiatu do regionalnych inwestycji terytorialnych oraz przyjęliśmy plany zadań inwestycyjnych dla miasta Ostrołęki i subregionu ostrołęckiego. Właśnie ze strony powiatu zostały zgłoszone kontynuacja drogi Ostrołęka-Wyszków od drogi krajowej nr 60 do granicy z powiatem wyszkowskim. Jest to długość 6,3 km, przewidywana wartość około 18 milionów złotych. Również przebudowa ścieżki rowerowej od granicy Ostrołęki do Tobolic z wyjściem także w stronę Kamianki. Chcielibyśmy w przyszłym roku to zadanie zakończyć. Mam na myśli tutaj zadanie Ostrołęka-Goborowo oraz odejście do Tobolic. Także zajmowaliśmy się kwestią związaną z wieloletnią prognozą finansową i zmianami w budżecie powiatu ostrołęckiego. Generalnie budżet powiatu wzrasta o ponad 4 miliony złotych. Otrzymaliśmy również promesę od ministra spraw wewnętrznych i administracji na wniosek wojewody mazowieckiego, a więc chciałem tutaj podziękować wojewodzie mazowieckiemu i ministrowi spraw wewnętrznych i administracji. Otrzymanie tej promesy umożliwi kontynuację prac na drodze Ostrołęka-Goworowo i wykonanie jej w standardzie ubiegłorocznym. Chciałem podziękować również gminie Goworowo za podjęcie uchwały wspierającej to zadanie kwotą 700 tysięcy złotych, a więc będziemy mogli po dzisiejszej sesji przystąpić do postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy. Mamy zapowiedź również otrzymania wsparcia ze strony gminy Rzekuń na pewien drobny odcinek jeszcze, który znajduje się na terenie tej gminy między Korczakami a Zbeninem. Będziemy chcieli również ten odcinek włączyć do przedmiotowego zadania. Również wprowadziliśmy szereg zmian w oświacie, a więc są to drobne kwoty, ale dołożyliśmy środki finansowe na realizację programów unijnych przez szkoły, a szczególnie przez zespół szkół w Kadzidle, umożliwiający wyjazdy dzieciom i młodzieży z tego zespołu szkół za granicę, a także dofinansowaliśmy poradnię psychologiczno-pedagogiczną w Myszyńcu, zakupy dla placówek w terenie, a także dofinansowanie remontu ściany na sali gimnastycznej w Myszyńcu, no oraz inne drobne jeszcze korekty, także całość tej uchwały budżetowej jest dosyć obszerna, ale generalnie ona miała za zadanie uporządkowanie tych spraw finansowych po przyjęciu budżetu państwa, więc zmieniły się również kwoty
subwencji. Na szczęście w górę zwiększeniu uległa subwencja oświatowa. Także minister finansów wyliczył nam nieco większy udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. No, te środki pozwoliły nam łącznie ze środkami, które otrzymaliśmy od ministra spraw wewnętrznych i administracji, a także oszczędnościami po prostu z postępowań przetargowych włączyć nowe zadania. Między innymi dołożyliśmy 700 tysięcy do drogi, do przejścia 1,8 km przez Łęk Przedmiejski. Będziemy chcieli ogłosić tutaj przetarg. Również chcemy dokończyć drogę, wyasygnowano 450 tysięcy na drogę w Białystym Lasku, gmina Myszyniec, i także drogę na Ziomek, Bakuła Ziomek w Baranowie, a więc kwota ponad 300 tysięcy złotych. Czyli można powiedzieć, że zmiany są pozytywne, nie ruszaliśmy deficytu budżetowego, on został zachowany na tym poziomie, natomiast podnieśliśmy dochody i także większość tych środków została skierowana na zadania inwestycyjne.